W tych dniach połowy lutego, pierwszej połowy lutego, co roku wspominaliśmy z ojcem Janem Górą, dominikaninem, jego urodziny, jego imieniny. W tym roku, 8 lutego, przypadała 75. rocznica urodzin tego zmarłego ileś lat temu duszpasterza młodzieży, trochę taką legendę polskiego duszpasterstwa młodzieży, który, jak to się mówi, założył taki holding duszpasterski Janna, Lednica, Hermanice. Ojciec Jan był dominikaninem pochodzącym z Prudnika, prawie całe swoje życie mieszkał w Poznaniu, prowadził duszpasterstwo szkół średnich, też duszpasterstwo akademickie i wymyślił te wielkie spotkania, jak to mówił, pod rybą na Lednicy, w miejscu, gdzie wspominano chrzest Polski. Ojciec Jan Góra, jak o nim kiedyś napisał Jasiu Grzegorczyk, święty i błazen, człowiek, który miał wielki charyzmat do młodych ludzi i dzisiaj, kiedy Kościół w Polsce przeżywa swój kryzys, kiedy młodzież coraz mniej jest związana z Kościołem, brakuje nam takich ludzi, którzy by potrafili mówić do młodych ich językiem poprzez symbole czy poprzez znaczenie, jak on to mówił, wiary przekładanej na kulturę. Sam pochodzę z jego duszpasterstwa szkół średnich, potem mogłem przyglądać się jego pracy w klasztorze w Poznaniu, gdzie razem mieszkaliśmy przez 5 lat. I myślę, że jest bardzo wielu ludzi, którzy w moim pokoleniu, młodsi, wiele mu zawdzięczają, ale też i ci, którzy przyjeżdżali na Lednicę. To jest kilka milionów ludzi w ciągu tych 20 lat. I myślę, że pamiętajmy o takich ludziach, a zarazem nie tylko uprawiajmy pamięć, ale też i starajmy się zrozumieć, jakie było przesłanie i co dzisiaj by taki człowiek młodym ludziom mówił o Kościele, o Panu Bogu, też o wielkiej jego miłości, jaką był Jan Paweł II.